jesteśmy bezpieczni. Hubert Miściwojewski, razem ze mną Kajmano, Tarzan, witam. Witam. Bardzo fajne ogłoszenie, bo ogłosili, że ostatnio pokonałeś goryla, teraz zmierzysz się z królem dżungli, czyli z Tarzanem. Panowie, zacznijmy... Czemu z królem dżungli? No bo Tarzan jest jeszcze większym królem dżungli, stary, niż wiesz. Niż goryl? Nie, oni się trzymali razem, ale kto? Pumple byli, nie? No. Widziałeś film ten, Tarzana? No i, kto zmarł na końcu? Goryl, a Tarzan przeżył. Żyłem, no. Tak, panowie, zacznijmy od początku, bo widziałem, tam były pewne dywagacje na temat formuły tej walki. Także chciałbym oddać wam głos, o co chodzi. Zacznijmy od Kajmano. No co, no wiesz, no na początku MMA, potem boks w małych rękawicach, żeby było krwawo, żeby była, wiesz, fajna jatka. No a finalnie jest, wiesz co, MMA, no bo Tarzan szuka gdzieś, wiesz, szansy, nie wiem, może w parterze, no, nie wiem. Skoro chce MMA, to chyba na to wychodzi. No tak, no. Wiesz, może go zaskoczę i będę w stójce go na kurde. Ale wiecie co, ja tutaj muszę też wtrącić swoje 5 groszy. Ty, Kajmano, trenujesz już z tego, co wiem, kilkanaście lat. Ty to krótko w ogóle. No. Jeszcze niedawno byłeś, też miałeś problemy, wiadomo, na odwyku. No. Także wydaje się, że... Dużym faworytem powinieneś być w tym starciu. Wiesz co, no czy długo trenuję? No długo trenuję, ale wiesz co, 4 operacje ręki, wiesz, niewładny palec, po drodze złośliwy nowotwór, też byłem wykluczony. Także wiesz, jak zliczysz to do kupy, te wszystkie przerwy, to wiesz, trenuję tak naprawdę długo, ale wiesz, jak zliczysz te lata do kupy z tym nowotworem, z tymi kontuzjami, no to nie ma tego też za wiele, dlatego nigdy, wiesz, nie walczyłem zawodowo, ani nigdzie dalej, no bo robiłem to głównie dla siebie, tak? Tu pojawiła się okazja, dlatego tu jestem, ale wiesz, gdzieś dalej jakieś dolegliwości są, dlatego zostają mi tak naprawdę, wiesz, te powiedzmy freak fighty, nie? A ty nie chciałeś jakiegoś prostszego przeciwnika? Każdy we freakach, wiesz, tutaj trochę, nie wiem, chce takiego, takiego, a ty z grubej rury, gościa, który ostatnio na gali pokazał się w sumie najlepiej i wiesz, czyli nie szukasz, wiesz, po prostu, jednym słowem, ładnych, ten łatwych wyzwań. Z jednej strony ta walka jest jemu potrzebna, bo trochę się wypromuje i nie będzie musiał, wiesz, mieć następnego, za przeproszeniem, ogórka, żeby go bić i wszystko. Trochę mu pomogę, żeby się wypromował. Nie musi dziękować. A z drugiej strony, z jednego względu, ona też mi jest potrzebna, bo przez moje życie trochę sobie narobiłem problemów i muszę wyjść z tej doliny, więc też mi jest to potrzebne. A z drugiej strony jeszcze jakby, no jest to mega wyzwanie dla mnie, nie? Jakby stawiać sobie poprzeczki wysoko, no to niezależnie od tego, co się wydarzy. Ja przetrenowałem ten czas i wyjdę do niego, wiesz, to ja i tak sobie swoje jakieś osiągi, kurwa, podwyżam do góry, nie? Następny będzie miał przejebane ze mną już, nie? No. A jakim wyzwaniem dla ciebie jest Tarzan? Miał 2 pojedynki, jeden przegrał, drugi wygrał. Na pewno oglądałeś jego walki. Jak możesz ocenić jego umiejętności? Tak, z Karpatem byłem akurat na gali. Także widziałem, no ale no to wiadomo, no wtedy to jeszcze nie miał za dużo pojęcia ogólnie o tym parterze, dlatego tam... Wskoczyłeś to, chyba, no nie? Ja 2 dni przed galą przyjechałem, tak, nie? Tak, to był tak. Chyba luty, a ja w grudniu wyszedłem z tego, nie? Koniec listopada wyszedłem z tego, nie? Coś w grudniu była gala, no faktycznie. Nie, w lutym była gala. W lutym? No, w lutym. A, okej. Okay. No. Dlatego co, no tak jak mówię, no tam nie miał pojęcia jeszcze o parterze, o niczym, no to przeleżeli tą walkę, przecież Karwat też, no nie jest żadnym zawodnikiem wybitnym. A z bombą co, no? No bomba, wiesz, no zleciał na aferzystę, no wiesz, dostał ładnego krzyżowego, no i poszedł spać, nie? No ale no, co uważam, no wiesz, no duży chłop, warunki ma, trenuje, wiesz, to jest waga ciężka, mają rękawice, nie, to wiesz, no... Jest jeden błąd i któryś może iść spać. Wiesz, nieodpowiedni cios i pójdziesz spać, no tylko, że ja też, wiesz, przez lata trenowałem z wieloma zawodnikami i dalej trenuję z ciężkimi i po... Dużo nie trenował. I wiesz co, i... Nie zrozumiałem odpowiedzi. No. Ale wiesz, potrafię też przyjąć, tak? Także to nie jest tak, że wiesz, ja się nie boję ciosów. I to jest też tak, jak powiedział ostatnio Zombie, jak w wywiadzie, jak robiliśmy sparingi do walki z Sariusem. No ja potrafię przyjąć i też oddać, także nie boję się tego. No, tak jak mówię, no ma tam jakiś swój procent szansy na to, że trafi, ale na pewno w parterze mnie nie podda, ani nie zrobi mi krzywdy, to wiem na pewno. Wszedłeś w sumie do tego, do tych freak fightów. Do świata, o którym nie ma pojęcia. Już Arek w nim był, opuścił go. Tak znikąd. Tak. Pojawiłeś się nagle. Jak ty oceniasz właśnie to, co tutaj się dzieje? Bo Tarzan też, ty zmieniłeś totalnie swój image. Ludzie bardzo zmienili o tobie zdanie. Po naszym wywiadzie też. Myślę, że duża zasługa jest moja w tej materii. Akurat nasz wywiad był... Po tym, jak już, wiesz, jak już się to wszystko się tak poukładało w miarę dobrze, nie? I tak wróciłem i, wiesz, mogę się wypowiedzieć, potrafię się wypowiedzieć, wiesz, kolejne produkcje już sobie robię telewizyjne, już można powiedzieć na trzeźwo, nie? Bo kiedyś to zawsze, wiesz, to co miałem, to byłem taki, wiesz, trochę trafiony czasami, nie?
Byłem trafiony, można powiedzieć zmęczony na niektórych produkcjach, a teraz wiesz, jestem naprawdę, kurwa, powiem ci, kawał dobrej roboty odjebałem, nie ma co, nie? Piątka dla mnie i niezależnie od tego, co by o mnie mówili, przepracowałem ten czas, nie? Piątka dla ciebie, piątka dla mnie za tę zmianę imidżu, ale w tysiącach liczona. Śmieję się. Panowie, macie jedną z pierwszych walk. To jest dla mnie też, wiesz co, to jest dla mnie też zagadką, że mamy pierwszą walkę. Ja jeszcze będę to gdzieś tam poruszał, bo wiesz, mi się wydaje, że z tej całej karty walk zrobimy najlepsze widowisko, nie? No i patrząc też na rozpiskę, to też na pewno trochę osób was kojarzy, patrząc też na wasze socjale, a niektóre osoby, no przyznam się, że nawet ja średnio kojarzę. No ja naprawdę nie znam, a wiesz co, no tak jak Tarzan mówi, no ta walka będzie na pewno jedną z lepszych. To ja gwarantuję ze swojej strony. Ja też, że nie. Po drugie, wiesz co, no jak my wyglądamy, nie? Podobni do siebie jesteście. A to mi kurwa parę osób już mówiło. Wiesz co, chodzi mi o warunki fizyczne, nie? Do tego podziarani, wiesz, no. Ludzie będą czekać na te walki, wiesz, żeby się nie okazało, że strzelą sobie sami w kolano, że wiesz, że oglądną naszą walkę, potem będzie, wiesz, przełączone trzy walki, bo tak naprawdę te, wiesz, początkowe walki, no to nie oszukujmy się, to będzie, wiesz, takie no machanie, wiesz, gdzieś rękami, tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać, ale na pewno niczego, kurwa, dobrego i widowiska, tak, a myślę, że, wiesz, z jednej strony fajnie, że to jest na tym otwartym kanale, dużo osób to zobaczy, no ale... Dla was to jest o tyle lepsze, że możecie lepiej negocjować ze sponsorami. Bo więcej osób zobaczy ten pojedynek i tak jest zawsze, serio. To tak mówię, będąc w tej branży już tam jakiś czas, no nie? No tak, tak, to na pewno, nie? Dlatego ja na przykład się tym nie sugeruję w ogóle. Myślę, no i szybciej skończycie, słuchajcie, to jest tak. Ostatnio nasza gala na Fejmie trwała, nie wiem, chyba 6 godzin, nie? To... Wiedziałem, bo oglądałem, a ja akurat nie mogłem obejrzeć, bo ja byłem w Grudziądzu, wracałem z Grudziądza, bo musiałem z żoną chociaż 2 dni spędzić i obejrzałem na następny dzień, to patrzę 6, wykupiłem ją i 6 chyba 37 było oglądania, nie? Tak, ale warto, bo fajna. Chyba macie walkę o pierwszy uśmiech Prime'u, co? Chyba tak jest. Dobra, panowie, na zakończenie, face to face. Już kolejne? Tak. Jak kolejne? Pierwszy, nie mów tak. I kończymy. Pierwsze face to face, tak. Za ciebie. No, tutaj faktycznie warunki są porównywalne. Łatwiej będzie trafić. Zobaczymy. Dobra, panowie, dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, czekam bardzo mocno na ten pojedynek. Ja też, jeszcze będą konferencje, dajcie show i trzymajcie się, pozdro.